Cześć, nazywam się Anna Byczko i jestem psychologiem. Na co dzień zajmuję się wspieraniem dorosłych i młodzież w rozwiązywaniu kryzysów życiowych. Więcej informacji w linkach w biografii. Dziś zajmiemy się perfekcjonizmem, który z jednej strony kojarzy się z czymś, co pozwala na dużą wydajność. Jednocześnie wiele osób z perfekcjonistycznymi cechami decyduje się na wizytę u psychologa. W tym momencie warto zaznaczyć, że istnieje również taki perfekcjonizm, który nie jest dysfunkcjonalny, o czym powiem na końcu. Dowiesz się też, skąd się bierze perfekcjonizm i co cechuje osoby perfekcjonistyczne oraz w jaki sposób pozbyć się nadmiernego samokrytycyzmu. Tu zaproponuję Ci konkretne ćwiczenie do przeeksperymentowania. Zanim przejdziemy do części głównej, zapraszam oczywiście do subskrybowania i pozostawienia łapki w górę pod tym filmem. Ludzi z cechami perfekcjonizmu dysfunkcjonalnego cechują bardzo wysokie standardy, które odnoszą się do każdej sfery życia, poczucie, że to, co robią, nigdy nie jest wystarczająco dobre, nie czerpią satysfakcji z własnych działań, stawiają sobie cele, które są niemożliwe do osiągnięcia, a dominującą emocją przed rozpoczęciem jakiegoś działania jest lęk przed porażką. Skąd bierze się dysfunkcjonalny perfekcjonizm? Pewną część perfekcjonizmu można przypisać czynnikom temperamentalnym, a więc genetycznym, ale to jednak zbyt mało, by stać się perfekcjonistą. Temperament może być dobrą podstawą do pojawienia się cech perfekcjonistycznych, ale wiele zależy od zasad wychowawczych, otoczenia, historii życia. Czasami rodzice przenoszą swój perfekcjonizm na dzieci. Na przykład, kiedy sami są perfekcjonistami, oczekują od dziecka niezwykłych osiągnięć, albo nieustannie krytykują i kontrolują. Perfekcjoniści to osoby, od których zazwyczaj wiele się wymagało, kiedy byli dziećmi, którzy często byli poddawani krytycznej ocenie. Wielu z nich zostało wychowanych w przeświadczeniu, że na miłość rodziców, podobnie jak na wszystko inne, trzeba sobie zasłużyć. Podejście perfekcjonistyczne można też nabyć w toku socjalizacji, kiedy naturalne predyspozycje dziecka czy ograniczenia i błędy nie są uwzględniane. Najlepszy wynik jest najważniejszym celem. Co ciekawe, perfekcjonizm jest uwarunkowany kulturowo i częściej kształtowany u dziewczynek. Niech napisze komentarz ta z Was, która w życiu nie usłyszała: musisz zawsze ładnie wyglądać, zawsze być grzeczna, wszędzie dobrze się zachowywać. Oczywiście ta sama kwestia dotyczy również mężczyzn. Teraz zrób mały eksperyment i sprawdź ze sobą, czy często zdarza Ci się przyjmowanie każdej uwagi, nawet neutralnej, jako zarzut. Może nadmiernie boisz się zostać skrytykowany, dlatego by udowodnić swoją wartość i okazać zaangażowanie na przykład w pracy, często zostajesz po godzinach. Obawiasz się, że nie poradzisz sobie z nowymi obowiązkami, a w konsekwencji trudnymi emocjami nie do zniesienia. Może nie podejmujesz tych wyzwań w obawie przed porażką. Niepowodzenie odbierasz jako dowód na bezwartościowość swojej osoby. Masz trudność w uznaniu swojego prawa do pomylenia się. Czujesz, że każda decyzja jest dla Ciebie niczym egzamin, którego już nigdy nie będziesz w stanie poprawić. Uzależniasz swoją samoocenę od podziwu i uznania otoczenia. W chwilach, kiedy Ci się wiedzie, czujesz, że bardziej lubisz siebie. Natomiast kiedy przeżywasz jakieś rozterki i porażki, masz poczucie, że niewiele znaczysz i uważasz się za nudną osobę. Dlatego też odsuwasz się od znajomych. Często wyznaczasz sobie irracjonalne i niemożliwe do osiągnięcia albo takie, które wzajemnie się wykluczają cele. Przykładowo, chcesz zwolnić tempo w pracy w najbliższym tygodniu, a jednocześnie bierzesz odpowiedzialność za dodatkowe zadania. Koncentrujesz się tylko na osiągnięciu najlepszego wyniku oraz nie cieszysz się z procesu dochodzenia do niego. Ostatecznie i tak żadne osiągnięcie nie jest w stanie przynieść wytchnienia i spełnienia. Zamiast tego przychodzą Ci do głowy myśli, że inni ludzie w moim wieku zaszli już dalej. Czy mogłem to zrobić, ale o wiele lepiej i tym podobne. Perfekcjonizm często służy jako tarcza ochronna przed trudnymi uczuciami, takimi jak na przykład złość, żal, frustracja, rozczarowanie, wstyd, poczucie winy. Z jednej strony można powiedzieć, że ta tarcza ochronna chroni Cię właśnie przed przeżywaniem samego siebie w pełni. Jak poradzić sobie z dysfunkcjonalnym perfekcjonizmem? Pracę nad sobą można zacząć od ustalenia celów i priorytetów. Można to zrobić na spotkaniu z psychologiem, który pomoże Ci odnaleźć te obszary funkcjonowania, nad którymi chciałbyś się skupić. Na potrzeby tego nagrania posłużę się przykładem nadmiernej samokrytyki. W takim przypadku warto wykorzystać naukę techniki self-compassion, czyli współczucia wobec siebie. Self-compassion to z definicji wyrozumiałość wobec samego siebie oraz życzliwość i umiejętność współczującego
i refleksyjnego rozumienia własnego cierpienia, swoich ograniczeń, nieudolności i negatywnych emocji w kontekście doświadczeń całej ludzkości. Można powiedzieć, że im większe współczucie okazywane samemu sobie, tym niższy poziom perfekcjonizmu destruktywnego, związanego z zachowaniami i myślami utrudniającymi funkcjonowanie. Jednocześnie zgodnie z badaniami współczucie wobec siebie nie wpływa na obniżenie standardów wykonywania zadań. Oznacza to, że osoby przejawiające współczucie wobec samych siebie potrafią wyznaczać sobie ambitne cele, ale w przypadku niepowodzeń nie załamują się. Dlatego może jest bardziej prawdopodobne, że osiągają lepsze wyniki w porównaniu z tymi, którzy nie kultywują współczucia. Podejście to buduje wewnętrzną ciekawość, chęć rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy. Dlatego też stąd mogą brać się ich osiągnięcia. Zbyt wiele współczucia wobec siebie tym samym nie prowadzi do spoczywania na laurach, obniżenia własnych standardów. Przedstawię teraz plan, jak krok po kroku wdrożyć w swoim życiu praktykę samowspółczucia. Na przykładzie nadmiernej samokrytyki. Po pierwsze, zacznij zapisywać sobie wszystkie samokrytyczne myśli w takiej samej formie, w jakiej się pojawiają. Rób to przez tydzień, najlepiej w takich momentach, w których krytyczne oskarżenia pojawiają się w Twojej głowie albo w przeznaczonym na to dogodnym czasie. Pozwoli Ci to mieć poczucie większej kontroli oraz na tej podstawie możesz zadać sobie pytanie, czy jest to głos, który tkwi w moim umyśle. Przykład myśli. Nie udało mi się zmieścić w wyznaczonym przez szefa deadline'ie, mimo że poświęciłem na to mój prywatny czas. Myśl: jestem bezużyteczny. W kolejnym etapie przeczytaj na głos zapisane krytyczne myśli i zastanów się, czy byłbyś w stanie pomyśleć w podobny sposób o swoim przyjacielu? Czy odważyłbyś się powiedzieć podobne słowa komuś, na kim Ci zależy? Co zauważyłeś po tym ćwiczeniu? Jakie emocje towarzyszyły Ci, kiedy odczytywałeś wszystkie zapisane myśli? Po zrobieniu tego ćwiczenia możesz podzielić się tym w komentarzu. Następnie zamień krytyczne myśli na bardziej wspierające. Wyobraź sobie jakąś dobrą istotę albo przypomnij sobie kogoś, kto jest dla Ciebie życzliwy i pomocny. Wyobraź sobie, co w trudnych chwilach mogłaby Ci powiedzieć taka osoba. Zapisz sobie te nowe myśli, alternatywne do krytycznych, i noś je przy sobie, spoglądając na nie w trudniejszych chwilach. W kolejnym kroku zapisz w ciągu tygodnia chociaż jedno wydarzenie, doświadczenie, które wiązało się dla Ciebie z przeżywaniem nieprzyjemnych czy trudnych myśli i uczuć. Napisz 2-3 zdania albo krótkie frazy, które opisują to zdarzenie, ale z zastosowaniem 3 elementów samowspółczucia, czyli życzliwości dla siebie. Zapisz słowa, które przychodzą Ci na myśl, a które wyrażają zrozumienie, łagodność i empatię. Spróbuj spojrzeć na swój problem w obiektywny sposób, nie przytłaczając się emocjami. Nie koncentruj się na swoich niedociągnięciach. Podczas opisywania swojego wydarzenia zastosuj również uważność. Postaraj się rozpoznać i nazwać swoje uczucia, ale bez ich oceniania. Po prostu zapisz je w takiej formie, w jakiej do Ciebie przyszły. Może pojawić się opór w dostrzeganiu swoich emocji i lęk przed ich siłą i tego, że mogą być bardzo nieprzyjemne, ale jest to kwestia przyzwyczajenia i traktowania emocji jako słabości. Tutaj pomoże Ci przypomnienie sobie, że wszystkie emocje są potrzebne, bo każda z nich ma swoje źródło i są życiowym kompasem, dlatego też masz prawo je przeżywać. Trzecim elementem techniki samowspółczucia w opisie swojego wydarzenia jest, abyś uświadomił sobie, jak Twoje doświadczenie łączy się z doświadczeniem innych ludzi. Czy inne osoby mogą odczuwać podobnie w swoim życiu, albo czy mogą ich spotykać podobne trudności? Jak myślisz, w jaki sposób sobie radzą? Poczucie wspólnoty, jedności i przynależności sprawia, że łatwiej jest przejść przez gorsze momenty pojawiające się w życiu każdego z nas, a współczucie jest tym, co łączy nas z innymi ludźmi. Następny i ostatni krok to kultywowanie wdzięczności każdego dnia przed położeniem się do łóżka oraz koncentrowanie swojej uwagi na tym, co pozytywne, zamiast na rzeczach negatywnych. Pomyśl o tym, za co jesteś wdzięczny danego dnia albo co miłego Ci się przydarzyło. To pozwoli wypracować Ci nawyk związany ze skupianiem się na tym, co było dobre, oraz otworzy Cię na przyjmowanie dobrych rzeczy, które niesie życie. Powyższe ćwiczenie można sprawdzić na sobie pod postacią eksperymentu, aby zapoczątkować refleksję oraz uzyskać większy wgląd w siebie i swoje odczucia. Na pewno spotkanie z psychologiem wniesie wiele więcej pod względem wychodzenia z perfekcjonistycznego podejścia i związanego z tym dyskomfortu.
Dochodzimy wreszcie do funkcjonalnego, czyli tego zdrowego perfekcjonizmu, który cechuje osoby, u których w działaniu występuje elastyczność i korygowanie celów. Akceptacja rozbieżności między własnymi standardami a poziomem wykonania jakiejś czynności. Pozwolenie sobie na popełnianie błędów. Czerpanie przyjemności z tego, co się robi oraz poczucie ekscytacji przed przystępowaniem do działania. I w końcu traktowanie swoich decyzji jak eksperymentów, a nie końcowych egzaminów, które się zdaje albo nie. Taki perfekcjonizm można w sobie wypracować dzięki samozaparciu, które osoby perfekcjonistyczne już w sobie bez wątpienia mają. Napisz w komentarzu, co Ty myślisz o tym ćwiczeniu samowspółczucia, czy udało Ci się je wykonać, czego chciałbyś się dowiedzieć w kolejnym nagraniu. Ja ze swojej strony dziękuję i widzimy się następnym razem.